Cześć, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. W dzisiejszym filmie odpakujemy sobie paczki ze sklepu internetowego Temu, który jest dzisiejszym sponsorem tego odcinka. Wybrałam takie rzeczy typowo jeździeckie lub zamienniki, które można stosować tajniej, czy dla konia, czy dla siebie. Duża część z Was już pewnie wie, to jest sklep za Temu, a jak nie, to ja od razu powiem. Jest to sklep internetowy, gdzie możecie kupić naprawdę wszystko. To, proszę Państwa, w bardzo rozsądnej, fajnej cenie z darmową przesyłką. Wystarczy pobrać aplikację Temu, zarejestrować się, wybrać produkty i tu Wam się wyświetli kod zniżkowy i dostaniecie aż 100 euro. Taki bon zakupowy. Także ja zachęcam, ale nie przedłużając, zabieram się za odpakowanie tych rzeczy. Bardzo fajne są te opakowania z Temu, ponieważ widzicie, tutaj ma taki zasuwak i można wielokrotnie taką torbę też wykorzystać sobie do domu. Pierwszą rzeczą, jaką tutaj wylosowałam, jest to taka szczotka. Tu Wam się dziś na ekranie wyświetla screen z tym produktem i ona bardzo fajnie, bardzo łatwo czyści z brudu konia i też przydaje się w okresie lnienia. Po prostu jak koń zrzuca sierść na wiosnę, każdy koniarz zna ten ból, to ta szczotka ponoć mega się spisze, więc zobaczymy. Będziemy też od razu testować te wszystkie rzeczy, więc zostańcie do końca odcinka. Pamiętajcie o subskrypcji i zostawieniu łapki w górę. Oczywiście znajdziecie link do tych wszystkich produktów tam na dole w opisie razem z kodem. To jest pokrowiec, kochani. Pokrowiec z motywem koni na koło zapasowe do auta. Dokładnie. Generalnie jak ktoś ma takie auto, to może sobie zamówić. Jak zobaczyłam ten pokrowiec, to stwierdziłam, że muszę go mieć. Słuchajcie. Całkiem fajny jest. Duży. Musiałam rozmiar opony też tutaj, wiecie, podać. Ja nie mogę. Nie wiem, czy to widać. Zobaczcie. Tak się prezentuje mniej więcej ta grafika. Fajne wykonanie, wodoodporny ten pokrowiec jest w środku, wygląda tak. I tutaj też macie screena razem z ceną i nazwą tego produktu dokładnego. A, okej, spoko. Tutaj są takie jakby rozgrzewające plastry. Chodzi o to, ja już o tym Wam mówiłam gdzieś kiedyś na odcinku, że jak jest zimno po prostu, jedziecie w teren albo macie jazdę, po prostu zimno Wam w ręce, to mega polecam takie coś. To po prostu dajecie sobie na rękę, pod rękawiczkę, czy trzymacie w dłoni, czy w kieszeni i grzeje Wam to nawet kilka godzin. Ciepło jest i nie, dzięki temu nie zamarzacie. Dobra, kolejną przydatną rzeczą jest to lampka czołowa. Mnie to mega przyda, ponieważ ja bardzo często konie sprowadzam pod wiatę, gdy jest już widno albo całkowicie ciemno. Zobaczcie, z takim paskiem tutaj. Ten pasek w ogóle jest rozciągliwy, więc nie martwicie się, że to spadnie Wam z głowy. Nawet jest regulacja. No i co? No i zobaczymy. O! Świeci i to mocno. Dobra, mamy jakieś kilka trybów chyba. 7 chyba trybów, tyle chyba naliczyłam, że nawet jest czerwone światło nawet. Zobaczcie. Ktoś ma stajnię przydomową albo po prostu jeździ do stajni wieczorami, gdy jest ciemno, to taka lampka czołowa przyda się w 100% razem z kablem do ładowania. Proszę bardzo, tutaj mamy. I została nam wielka paczka. O proszę, dobra. Kochani, co to jest? Pewnie się zastanawiacie. Ja już wiem, co to jest. Jest to maska na owady, przeciw owadom dla konia. I ona jest w takim śmiesznym wykonaniu, ale, proszę Państwa, ją się nakłada właśnie na głowę. W kolorze różowym, bo w ogóle tam kolor losowy ogólnie jest wysyłany. I tak ona się prezentuje. Tutaj widzicie, uszy ma z siatki i na oczy też ma takie fajne tutaj wypuklenie, więc oczu nie dotyka ta maska, a tutaj przylega ładnie do
głowy konia i jestem ciekawa, jak z oddychalnością oczywiście tego produktu i czy w ogóle zmieści się na Hakamadę czy Wilbera. Jak się na Hakamadę nie zmieści, to Wilber będzie prawilnym facetem, który różu się nie boi. Zobaczymy, ocenimy, mam nadzieję, że będzie pasować. Mamy tutaj taką szczotkę. Ona jest ogólnie chyba w opisie, że jest ona do włosów. Tutaj zresztą ona się pojawi oczywiście. Aczkolwiek ja ją wzięłam ze względu tego, że ona bardzo fajny ma tutaj taki kształt i wygodną tą rączkę, że w sumie można by było czyścić kopyta koniu. Do grzywy, może do robienia jakichś fryzur, koreczków, wiecie, odżywkę nakładacie, żeby ładnie tą grzywę wylizać i zrobić warkoczyki koniu i koreczki, też może by się przydało. Więc oto taka szczotka ogólnego zastosowania, możecie zastosować ją jak chcecie do stajni, na pewno taka się przyda. Dobra, ja już wiem, co to jest. Już wiem, co to jest. O kurcze, ale porządny. Jest to nóż do kopyt w kształcie łezki. Dlaczego w ogóle wzięłam ten nóż? No dlatego po pierwsze, że mój nóż już kończy swój żywot. Jak wiecie, ja robię Wilberowi kopytka, więc mi się taki nóż na pewno przyda. I nie tylko, jeśli chodzi, nawet jak nie robicie kopyt swoim koniom, to wiecie, czasami kowal nie może dojechać, a kopyto się łamało i trzeba po prostu ten kawałek no wyciąć, żeby dalej te kopyto nie pękało i fajnie mieć tak awaryjnie taki nóż u siebie w stajni, bo może się naprawdę przydać. Dalej mamy rękawice do mycia konia. I uwaga, uwaga, myślę, że to jest fajny gadżet, ASMR trochę. Ona ma tutaj takie wypustki. I po prostu nakładacie pewnie szampon i cyk, całego konia szorujecie, nawet gąbki podejrzewam nie trzeba używać, więc to na pewno sobie wykorzystam i przyda mi się do stajni. Okej, okay. Są to naklejki. Naklejki na auto. Na auto możecie też wykorzystać je na szybę albo na drzwi do pokoju, ta by się też przydała, na drzwi do pokoju to idealnie pasuje w sumie, taka śmieszna naklejka. Trochę podobny do Hakamady, nie ma strzałki, ale stwierdziłam, że wezmę, to będzie spoko, w szczególności jak to, ten pokrój dla opony założę, to jeszcze na szyby sobie dam takie naklejki, to już będzie wiadomo, że jedzie koniarz. Mocno ciekawa, bo jest w bardzo przystępnej cenie, a jest opisane jako przeciwdeszczowa. Jest to nic innego jak kurtka. Dokładnie, kurtka przeciwdeszczowa. Stwierdziłam, że do stajni na te deszczowe dni to będzie coś pięknego, coś idealnego. Wzięłam ją w kolorze czarnym. Tak się prezentuje. Kurczę, powiem wam szczerze, że materiał jest podobny jak szyją derki dla koni, dosłownie. No, fajnie pachnie ta kurtka, tak nowością. Taki wodoodporny materiał, zobaczcie, z kwadraciki. Jest firmy Otu i posiada właśnie tą membranę przeciwdeszczową. Zobaczmy, jak wygląda w środku. W środku mamy taką siateczkę, żeby, wiadomo, tutaj wszystko oddychało. Więc macie oczywiście link w opisie, jak chcecie nie tylko do stajni, a po prostu sobie taką kupić przeciwdeszczową kurtkę. Nie jest ona gruba, jest po prostu taka, myślę, że przejściowa na lekki deszcz. Będziemy testować te wszystkie produkty za chwilkę, więc zostańcie do końca, bo jestem ciekawa mega wodoodporności i znając mnie, polejemy po prostu szlaufem, wodą tą kurtkę i zobaczymy, czy zda egzamin. I są to buty. Są to buty, dokładnie kalosze z takim polarem, o właśnie, ocieplanym. I myślę, że to będzie coś wspaniałego, jeśli chodzi o te błoto, o te bagna na pastwiskach. Znacie to, wiecie, o co chodzi. Spójrzcie na wykonanie. Tutaj mamy gumę. Z tej strony fajną podeszwę, taką wiadomo, że się nie poślizgnąć. Tutaj mamy taki fajny materiał, który trzyma wam nogę. I w środku, kochani, znajduje się polar, zobaczcie. Więc fajne takie buty zimowo-jesienne albo takie przejściowe,
na wiosnę. Idealnie się sprawdzą do stajni i na pewno w nich też nie zmarzniecie, a będziecie mieć suche nogi. Podczas tego okresu właśnie bagiennego, wodnego, deszczowego to idealny zestaw. Ta kurtka i te kalosze to myślę, że będzie spoko i naprawdę są w przystępnej cenie, bo chyba kosztują tylko 100 zł, o ile się nie mylę. Tutaj też Wam się pewnie pojawił już screen z tym produktem. No i tyle, dobra, to lecimy w takim razie do stajni wszystko przetestować. Pamiętajcie o aplikacji, żeby ją pobrać, zarejestrować się i właśnie wpisać kod, który znajduje się w opisie tego filmu. Idziecie sobie na pastwisko po konia w bagnie. Bardzo fajne, bardzo wygodne. Ta guma jest miękka. To się bardzo fajnie, wygodnie chodzi w tych butach. Jest ciepło. Jest ciepło. Mamy 5 stopni na zewnątrz. Jest ciepło. No test zdany w błocie, jak widzicie. I na końcu sobie, proszę bardzo, myjecie. I nówka, finkiel. Nieśmigane. Czyste buty. No test zdany całkowicie. Tak się prezentuje kurtka na mnie. Bardzo fajne, porządne wykonanie. Super fajna, lekka, wiatr wieje teraz i w ogóle nie przechodzi przez tą kurtkę. I dwa, zrobimy test odporności, wodoodporności. Także więc, a zróbmy taki lejący się. To będzie mocny test, uwaga. O kurde. Widzicie, jak te krople spływają? Ja. Ale jaja. Dobra, no jak kurtka z Timu, to naprawdę... Patrzcie. Ewenement, no jestem w szoku, słuchajcie. Nic w ogóle nie przemokło. Te krople się nadal, zobaczcie, unoszą. Nieważne, czy pada, czy nie pada, czy wieje, to muszę po prostu jechać do koni i taka kurtka mi naprawdę w tym pomoże. Tak samo i butki. Przetestujemy pokrowiec właśnie na koło zapasowe. No i pięknie, i mamy, tak się prezentuje ten pokrowiec. Jeszcze pewnie będzie musiał się wyprostować, ale pięknie to wygląda. Teraz widać, że jedzie koniarz, prawda? Tutaj mamy naklejeczkę. Patrzcie, jak ona pięknie wygląda. No i tą śmieszną naklejkę stwierdziłam, że dam tutaj. Mega fajnie wygląda. Test wodoodporności. Pokrowiec, proszę bardzo. Pyk, wodoodporny, pięknie. Naklejeczka. Naklejeczka, proszę bardzo, też nie schodzi. I ta. No i pięknie. Trzyma się wszystko porządnie. Więc jestem jak najbardziej zadowolona. Szczególnie tutaj z tego pokrowca. Przetestujemy sobie oto szczotkę. Zobaczymy, Wilbuś. To jest szczotka, uwaga. O! Spoko. No schodzi, schodzi sierść. Fajne, przydatne ogólnie. Nie trzeba się siłować, a po prostu zobaczcie. Ja tylko lekko przesuwam tą szczotką po zaschniętym błocie i od razu już schodzi, nie? Całe błoto. Cyk, myk, pyk, nie trzeba kurde szczotkami szorować. Ta z zakupu i na pewno się przyda w tym okresie zimowym, błotnym w szczególności. Teraz czas na maskę. Z racji, że Wilber tutaj jest, to sobie Wilberowi zarzucimy tą maskę. Zobaczymy, czy będzie mu pasować. I ogólnie ta maska nie ma tutaj jakichś rozpięć, więc musicie mieć konia, który naprawdę no nie boi się i toleruje przekładanie przez głowę takich różnych rzeczy. Wszystko idealnie pasuje. Myślę nawet, że to rozmiar bardziej jest taki kop na Wilbera, bo widzicie, jak rozciągłam. No może zobaczymy, czy na haki wejdzie. Tutaj widzicie, oko fajnie odstaje, w sensie ta siatka, że nie drażni oka. No i te uszy, kurwa, jak będzie upał, to fajnie, że to jest taka siateczka przeciw muchom, a jednak fajnie oddychająca. Tutaj też materiał taki przyjemny dla konia. Ogólnie spoko, zobaczymy. Zobaczymy, czy sobie jej nie ściągnie. Ale to jeszcze trochę, czekamy na sezon much. Na razie nie ma. Ale wyglądasz, ty wyglądasz teraz jak różowa mucha, Wilber.
Testujemy sobie jeszcze te ocieplacze do rąk, bo jestem ich mega ciekawa. To jest 10 sztuk ogólnie tych ogrzewaczy, więc sobie przetestujemy. Akurat wiatra wieje, więc myślę, że mi się przyda. Można je w ogóle jeszcze zastosować na stopy, bo to nikt nie powiedział, że muszą być akurat do rąk. I widzicie, mamy tutaj taki specjalny klej, powiedzmy. I on, no możecie albo tu na rękę, bezpośrednio na rękę nie poleca się dawać na skórę, tylko właśnie albo na rękawiczkę i potem drugą rękawiczkę na to, albo do kieszeni, ewentualnie na skarpetkę i dopiero potem but. Tak, czekacie 10-15 minut i zobaczymy, czy będzie grzało. Dobra, świeci, bardzo ładnie świeci, zobaczcie, ładnie wszystko oświetla. Tak bez lampy, tak z lampą. Mimo wszystko bardzo fajny, wygodny też ma tutaj ten pasek, więc no myślę, że spoko. I też w cenie takiej rozsądnej, nie za miliony, więc super. A te rękawice no niestety teraz nie przetestuję, ponieważ jest zimno i nie chcę koni moczyć. Jak będziemy myć konie, to na pewno przetestuję te rękawiczki. Jeszcze ma ASMR, kurde. Ja będę ASMR robić w tych rękawiczkach, po prostu uwielbiam ten dźwięk. Uwielbiam. Bardzo fajne. Porządne się wydają z takiej grubej gumy, więc myślę, że na pewno przetrwają dosyć długo. Na sam koniec oczywiście test noża, tylko najpierw muszę wyczyścić kopyto Wilburkowi. Jest dosyć ostry, wam powiem. Nie chcę też tutaj przesadzić za bardzo, ale zobaczcie, ładnie wycina bez najmniejszego wysiłku. Bardzo ładnie, bardzo ładnie, bardzo fajny, ostry nóż i podoba mi się kształt tej łezki właśnie. Super. Kochani, pamiętajcie, wszystkie linki do produktów macie w opisie, łącznie z tym bonem o wartości 100 euro, kod. Wpisujcie przy składaniu zamówienia i oczywiście pamiętajcie o zarejestrowaniu się i pobraniu aplikacji Timu. Cześć, do zobaczenka, trzymajcie się. Do kolejnego odcineczka. Pa, pa!